Cześć! Z tej strony Kasper Szarkiewicz i witajcie w 8 odcinku kursu Zostań programistą JavaScript. Dzisiaj opowiemy sobie o wartościach prawdziwych i fałszywych w JavaScript. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do właściwej części odcinka, zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania tego kanału, jeżeli podoba Ci się seria i chcesz być z nią na bieżąco. A teraz zapraszam do materiału. W poprzednim odcinku omawialiśmy instrukcje warunkowe i żeby się nimi w pełni posługiwać, musimy się dowiedzieć więcej o wartościach prawdziwych i fałszywych w JavaScript. Bo skąd dokładnie wiemy, czy dana instrukcja warunkowa zostanie wykonana? Dana instrukcja warunkowa wykona się tylko wtedy, gdy jej warunek jest spełniony. I niekoniecznie zawsze trzeba używać do tego warunku operatorów porównania czy innych operatorów jako warunki, ale możemy użyć do tego wartości prawdziwych i nieprawdziwych, jakie mamy w JavaScript. A więc, co to są te wartości prawdziwe i nieprawdziwe? Tutaj na ekranie widzicie wszystkie wartości fałszywe i tylko część z wartości prawdziwych, jakie mamy w JavaScript, bo wartości prawdziwych w JavaScript jest naprawdę mnóstwo, nieskończoność właściwie. Gdyż wszystkie wartości, oprócz tych fałszywych, są prawdziwe. Czyli wszystkie wartości w JavaScript, jakie mamy, oprócz tych z tej listy, są prawdziwe. Więc zacznijmy od najprostszego, czyli od tego, że true jest prawdziwe, a false jest fałszywe. Sama nazwa wskazuje. Przejdźmy dalej. W poprzednich odcinkach wykorzystywaliśmy operatory porównania, żeby na przykład porównać większą liczbę do mniejszej i instrukcja ta zwracała nam albo true, albo false. Nie wykorzystywaliśmy tych innych wartości wcześniej. Więc jakie mamy inne oprócz tych dwóch podstawowych? Mamy 0 i minus 0. Tutaj nie zapisałem minus 0, ale minus 0 również jest taka liczba w JavaScript i również jest fałszywa. I wszystkie liczby oprócz tych dwóch są prawdziwe. Czyli jakakolwiek liczba oprócz 0 i minus 0 jest prawdziwa. Tutaj mam wypisane pierwsze 4, a tak naprawdę jest ich nieskończoność. Kolejną fałszywą wartością jest pusty ciąg znaków. Czyli jakikolwiek ciąg znaków oprócz pustego jest prawdziwy. Nawet jeżeli zawrzemy w nim tylko spację, to już jest to wartość prawdziwa. Czyli podsumujmy trzy pierwsze prawdziwe i fałszywe wartości. Więc fałszywe jest false, prawdziwe jest true. Fałszywe jest 0 i minus 0, a każda inna liczba oprócz 0 i minus 0 to prawda. Kolejną fałszywą wartością jest pusty ciąg znaków. Każdy inny ciąg znaków, nawet taki, który zawiera po prostu spację, jest już prawdziwy. Dalej. Kolejnym fałszywym typem jest null. Jak pamiętacie, w poprzednich odcinkach wartość null przypisywaliśmy zmiennym, które po prostu nic nie miały w sobie. Czyli były fałszywe, bo nic w sobie nie zawierały, nie miały żadnej wartości, czyli jest to false. Kolejną fałszywą wartością jest not a number, none. O tym typie zmiennej powiem w innym odcinku, gdyż jest to temat do rozwinięcia, a w tym odcinku chcę się skupić tylko na fałszywości i prawdziwości zmiennych. Więc o none powiem w innym odcinku serii. I ostatnią wartością fałszywą jest undefined, czyli niezdefiniowany. Bo na przykład, jeżeli w zmiennej nic nie ma, to jest fałszywa. Czyli na przykład, jeżeli w instrukcji warunkowej zamieścimy jako warunek undefined, to instrukcja nie wykona się, gdyż undefined jest wartością fałszywą, tak jak widzimy to tutaj na obrazku. A jeżeli w instrukcji warunkowej umieścimy po prostu liczbę 100, to instrukcja warunkowa się wykona, gdyż 100 jest wartością prawdziwą. Nawet jeżeli zapiszemy instrukcję if i wrzucimy do niej ciąg znaków, z którym będzie spacja, sama spacja, to instrukcja warunkowa się wykona, gdyż jest to prawda, gdyż fałszywy jest tylko pusty ciąg znaków. Dobrze, jak omówiliśmy już fałszywe wartości, to wiecie tak naprawdę wszystko, gdyż wszystkie inne wartości oprócz tych są prawdziwe. Takie jak obiekt, który ma jedną właściwość, albo więcej właściwości, albo jest pusty, tak samo jak pusta tablica. Pusty obiekt i pusta tablica są prawdziwe. Jest to nieintuicyjne, ale są one prawdziwe. I oczywiście tablica, która ma w sobie wartości, również jest prawdziwa, tak jak i nieskończoność innych wartości, jakie mamy, jest prawdziwa. Przejdźmy teraz do kodu, abym mógł to lepiej zwizualizować. Do pokazywania, czy wartość jest prawdziwa, czy fałszywa, będę używał instrukcji boolean. Jest to instrukcja, która wymusza na naszej wartości, jaką w niej zamieścimy, zmianę typu. Czyli na przykład, jeżeli zamieścimy liczbę w instrukcji boolean, to instrukcja boolean zmusi ją do zmiany swojego typu na prawdziwą
albo fałszywą, czyli true albo false. Jak pamiętacie, każda inna liczba oprócz 0 i minus 0 jest prawdą, czyli instrukcja boolean pokaże nam prawdę. Są również inne instrukcje, które nakazują nam zmianę typu, tak jak na przykład instrukcja number. Jeżeli w instrukcji number zamieścimy na przykład, przekopijmy sobie, ciąg znaków, na przykład 2, to otrzymamy liczbę 2. A jeżeli po prostu zamieścimy sobie ciąg znaków z dwójką w środku, to dalej będziemy mieć ciąg znaków. Czyli na przykład, jeżeli będziemy chcieli dodać 2 plus 2, to pamiętacie, że ciągi znaków nie dodają się matematycznie i po prostu dodadzą nam się dwie obok siebie. A jeżeli wykorzystamy instrukcję number 2 plus number, na przykład tutaj ciąg znaków, albo tutaj też damy ciąg znaków, to otrzymamy wynik dodawania, gdyż narzuciliśmy tym ciągom znaków typ number i dodały się arytmetycznie, a nie tak jak ciągi znaków. Dobrze, więc przejdźmy teraz do sprawdzania, które wartości są prawdziwe, a które są fałszywe. Więc sprawdźmy na przykład, czy wartość minus 0 jest prawdziwe. Jak pamiętacie, 0 i minus 0 są fałszywe. Dobrze, zamieśćmy sobie teraz na przykład... sprawdźmy sobie tablicę z jedną wartością i pustą tablicę. Jak widzicie, obie są prawdziwe. Czyli zapiszmy sobie teraz przykładowy warunek, na przykład if ciąg znaków ze spacją w środku i console.log prawda. Czy taka instrukcja warunkowa się wykona? Tak, gdyż ciąg znaków ze spacją w środku się wykona. A na przykład jeżeli usuniemy tutaj spację, to instrukcja warunkowa się nie wykona, gdyż pusty ciąg znaków jest fałszywy, tak jak pokazywałem to tutaj. Sprawdźmy sobie na przykład teraz if 100 i zamieśćmy sobie instrukcję console.log, prawda. Jeszcze tutaj klamry, prawda, gdyż 100 nie jest zerem, więc jest wartością prawdziwą, gdyż tylko 0 i minus 0 są wartościami fałszywymi, jeżeli chodzi o liczby. Zapiszmy sobie kolejny warunek, na przykład pusty obiekt. Console.log prawda. Skopiujmy i sprawdźmy. Również się wykonało, gdyż pusty obiekt jest prawdziwy. I spróbujmy jeszcze taki przypadek, gdzie zadeklarujemy sobie zmienną var a. Nie przypiszemy jej żadnej wartości i zrobimy if a. Console.log prawda. I zamknijmy. I nic się nie wyświetliło, gdyż a wartość undefined, czyli jest to wartość fałszywa i if się nie wykonał. A jeżeli teraz do a przypiszemy jakąś wartość, na przykład 1 i ponownie odpalimy naszą instrukcję warunkową, tym razem wyświetli się prawda, gdyż a ma jakąś wartość i jest to wartość prawdziwa. Więc dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobał i mam nadzieję, że teraz będziecie swobodnie wykorzystywać prawdziwe i fałszywe wartości w swoich aplikacjach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!